dzień jak ze snu. Oczywiście nieważne, co by się śniło, nigdy nie wiemy, skąd żeśmy się właściwie wzięli w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Dlatego też niczym dziwnym nie jest, że nasza główna bohaterka Magda stoi właśnie przed drzwiami naszej szkoły. Zaczyna się normalnie. Są twoi koledzy i koleżanki, rozmawiacie. Wydaje się wszystko w miarę rzeczywiste. Ale jak zawsze, błogi spokój przerywa nauczyciel. Cisza, cisza. Zaczynamy. Czy wszyscy mają ze sobą swoje wyciski? Proszę pani, ale dzisiaj mieliśmy się upić o czasowniku mieć. Cicho, cicho, tego miała być karteczka. Słucham. Dobrze. W takim razie wyciągacie karteczkę, piszecie odmianę czasownika mieć i kawa anima. Teraz muszę już iść. Po napisaniu odkładacie karteczki na górę. Co za to pierwsze? Czekaj, jeszcze. Bo pewne rzeczy się nie zmieniają. Dzień dobry, mili państwo. Dzisiaj zajmiemy się substancjami, które w reakcji z H2O wydzielają ditlenek monowęgla. Co? No nie dziwcie się tak, to już się powinni wiedzieć. Wyciągnijcie swoje kociołki. Zobaczcie, co się stanie, gdy do zlewki z wodą wrzucimy odrobinę tej substancji. Oj! Ale mi się naspało. Ale to nie szkodzi. Jakie obserwacje? Bąbelki lecą. Teraz, drodzy państwo, popatrzcie, co się stanie, gdy do tej substancji dodamy odrobinę tej substancji. Niebieskie? Ale jak to? Miało być czerwone. Zapiszcie, że czerwone. No dobra. Teraz to wy robicie doświadczenia, a ja na was patrzę. Widzicie, drodzy państwo? Tak to jest, jak się robi wiele rzeczy naraz. I jak wam tam idzie? No tobie to na pewno coś nie wyszło. To za ile ten dzwonek? Ja już chcę do domu. Jest! Bo zdarzają się takie sytuacje, że pragniemy tego samego, co inni. Zbiórka w szereg. Raz, dwa, trzy. Gdzie jest Magda? Jestem. Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć balet. Co? No co się tak dziwicie? Balet jest piękny. Musicie go.
Gdy będziecie umieć parę, to w przyszłości w sytuacji, gdy ktoś będzie was atakował, unikniecie ciosu robiąc piruet, a z wyrzutu nogi dacie mu prosto w zęby. To koniecznie do opanowania. A nie lepiej proszę pana to być zaliczenie na 1000 metrów? Nie! Niech już jest ten balet. Bo pewne osoby nawet w śnie się nie zmieniają. No, może troszeczkę. Bo pewne rzeczy się nie zmieniają. Oczywiście są takie momenty w śnie, że nie wiadomo czemu po prostu jesteście czegoś bezwarunkowo pewni, mimo że nie ma nic, co by potwierdzało wasze przekonania. Jaka piękna plaża! Ale jak ja się znalazłam na tej bezludnej wyspie? Ale tu gorąco! Chwila! A gdzie jest mój telefon? Tyle snapów niewysłanych! Nie mam nowych foci na Instagrama. Tyle zaczepek nieodpowiedzianych. Nie! I co ja teraz zrobię? Chwila. No tak, przecież puszczę sobie strzałkę. Jest! Bo pewne uzależnienia przenoszą się z nami nawet do snu. Tylko koszmar. O nie, pierwsza matma. Bo w prawdziwym życiu nie ma happy endów. Dlatego muszę spać. Noc mama goni, to ja wiem, że mogę radę dać. Jest siłę na kolejny dzień, bo ich nie... Wielkie brawa, klasa pierwsza D.